Proszę na początku naszej rozmowy powiedzieć kilka słów o sobie. Nazywam się Dawid Ambroziak, jestem ze Świdwina, w Szczecinie studiuję na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym na kierunku Automatyka i Robotyka. Studiuje pan, to jest pierwszy rok, drugi rok? Tak, to jest pierwszy rok, drugi semestr. W porządku. Proszę powiedzieć, jakie są pana mocne strony charakteru? Jestem punktualny, odpowiedzialny i zawzięty. Zawsze, jeżeli coś zaczynam, kończę i nie lubię odkładać spraw na później. A jakiś przykład takiej sytuacji, który pan się zawziął, zrobił od początku do końca? Przykładem może być na przykład moje hobby, sporty walki. Jeżeli zaczynam treningi, to jeżeli jestem w okresie przygotowawczym i wiem, że jadę na jakieś zawody, to przywożę z tych zawodów jakąś blachę. A co pan ćwiczył? Kickboxing. Jakie pan ma osiągnięcia? No na razie niewielkie. Jak największe to brąz w mistrzostwach Polski Wschodniej. Ale to było w kategorii juniorów, czy tak? Nie, to już seniorów, powyżej 18. Okay. Długo pan uprawia ten sport? 3 lata. 3 lata. Proszę mi powiedzieć, jakie cechy według pana powinien mieć idealny szef? Myślę, że powinien być uczciwy i pozytywnie nastawiony do świata. Dobrze. A czy szefowie w firmach, w których pan wcześniej pracował, takie cechy mieli, czy nie posiadali? Tak, tak. Nigdy się jeszcze nie zetknąłem z tym, by mój szef był nieuczciwy albo niemiły. Zawsze trafiałem dobrze. Dobrze. A z punktu widzenia pracodawców, proszę mi powiedzieć, jakie pan umiejętności posiada, typu prawo jazdy, kursy, ukończone szkolenia? Tak, mam ukończony kurs ratownika. Prawo jazdy oczywiście też posiadam. Myślę, że to chyba byłoby tylko tyle z kursów. Okej. Jeżeli chodzi o pana hobby, zainteresowania, to poza kickboxingiem jakiegoś rodzaju zainteresowania pan ma również? Tak, motoryzacja, internet. Czasem jak nie trenuję, lubię posiedzieć przed komputerem, patrzeć ciekawostki ze świata. A jeżeli chodzi o motoryzację, to te zainteresowania mógłby pan trochę rozszerzyć? Na przykład interesuję się nowinkami w świecie motoryzacji. A także również w wolnym czasie szukam sobie samochodu i w tym po prostu pogłębiam swoją wiedzę. Jaką markę samochodu pan szuka? No teraz jestem nastawiony na Renault Coupé. Okay. Te zainteresowania motoryzacyjne są od dawna czy niedawno? Nie, od niedawna. To proszę mi jeszcze powiedzieć, jakby się pan zachował w takiej sytuacji, kiedy pana kolega w trakcie pracy, albo też koleżanka, zauważyłby pan, że mówiąc krótko, w pracy się ubija, czyli nie pracuje. Jakby pan zareagował? Poszedłby pan do szefa, czy jakoś porozmawiałby pan z tą osobą? Postarałbym się porozmawiać z tą osobą. Jeżeli pracujemy razem, bym jej wytłumaczył, że słuchaj, dlaczego ja mam robić wszystko za ciebie? Powinnaś trochę wziąć się w garść, ponieważ pracujesz tutaj i czegoś szef od ciebie wymaga. Dobrze. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec naszej rozmowy po zakończeniu studiów, w jakiej branży by pan chciał pracować i dlaczego? Myślę, że po zakończeniu studiów chciałbym iść właśnie w kierunku automatyka. Automatyka. Tak. Dobrze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.